cieszę oczywiście, że strzeliłem bramkę. Szkoda oczywiście, że dzisiaj tylko jeden punkt to przyniosło. Oczywiście dzisiaj był taki równy mecz, gdzie na więcej chyba my nie zasłużyliśmy dzisiaj. Mieliśmy dobry początek, no i w końcówce mogliśmy jeszcze, oczywiście mieliśmy strzały z daleka, no, ale jeszcze raz powiem, że dzisiaj tylko nagraliśmy na punkt. W 32 minucie decyzja o wideoweryfikacji o rzucie karnym. Oczywiście nie będziemy się prosili o komentarz tego rzutu karnego, aczkolwiek troszeczkę zaskakujące chyba to przeglądanie. Jak sędzia potraktował to jako karne, no chyba to jest karne. Oczywiście każdy może myśleć, co chce, a sędzia dzisiaj to robił tak, no nic nie możemy zrobić. A w przyszły weekend trudny wyjazd do Szczecina. Dzisiaj punkt z Benialinką. Jak zapytuje się o postawić sobie? Jak zawsze będziemy trenować, analizować i chcemy oczywiście tam zdobyć 3 punkty, oddamy wszystko, co mamy i pojedziemy po zwycięstwo. No już na sam koniec, pierwsza połowa to nie tylko twoja bramka, ale również niestety kontuzja Bojana Sticia. Zobaczymy, jak to poważny uraz, ale gdyby miał go zabraknąć w meczu z Kuwami, to na pewno będzie duża rozmowienność. Oczywiście, bo on jest w dobrej formie. Dzisiaj asysta, bardzo dobrą piłkę mi podał. Dobrze, że wrócił Wdowik. No, ma kim zamienić, też niezły wszedł i myślę, że da radę i będzie wszystko ok. Dzięki. Ja trochę jeszcze tylko zapytam tego gola, bo to wydawało się proste, ale do końca proste nie było. Jest blisko, ale trzeba tam się było zmieścić. Ktoś tu się pan powiedział, że się zmieściłem. Dobrze, że to wpadło. Pan bramkarz użył też, bo dokładnie nie wiedziałem, jak to tam było. Z lewej strony i na bliższy słupek poszedłeś, tak? Nie, na bliższy słupek poszedłem między bramkarzem i obrońcą, chyba oni nie wiedzieli, kto ma na tą piłkę z nich wyjść, no poszedłem i ja strzeliłem. Zawierczykowski, jesteśmy po meczu Jagiellonia Radomek. Na początku poproszę, żeby się wykonał też na spotkanie. No, na pewno, tak jak było widać, kontrolowaliśmy ten cel spotkanie od pierwszej tak naprawdę do tam 90 minuty z małymi tam przerwami. No, wiadomo, no, też musieli mieć sytuację, jak każda drużyna zawsze jakieś będzie miała, ale szkoda, że nie utrzymaliśmy trzeciego meczu w rzędu na 0 z tyłu i no, szkoda tego karnego na pewno. Na pewno mam niedosyt, bo czułem, że ją mam, po palcach mi poszło i tak naprawdę kontrolowaliśmy, starałem sobie lepsze i godogodniejsze sytuacje. A propos tego karnego, to nie pierwszy twój karny, który był albo prawie obroniony, wiele też broniłeś się rzutów karnych, czy to w rezerwach, czy w celujące. Tak jak mówisz, tam piłka przeszła ci po palcach. Tak. No minimalnie myślę, że centymetr zdecydowało o tym, że była w siatce i niestety. Mówisz o tym, że nie udało się zagrać na 0 z tyłu. Dla ciebie ten powrót do bramki ma taki słodko-gorzki smak, ale chciałbym porozmawiać chwilę o Pawelsie Sztendorsie. Można powiedzieć, że pech jednego jest szczęście drugiego. Mogłeś podobnie skoczyć do jagiellońskiej bramki. Tak. Na pewno życzę mi dużo zdrówka. Chciałbym, żeby był tutaj z nami i wspierał nas, bo to jest taka dusza szatni, dusza drużyny, która bardzo nas wspiera też. To jest powiedzmy, mam bardzo dobry kontakt i niestety poniekąd jestem też smutny, że go nie ma tutaj z nami, ale tak jak powiedziałeś, nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego. Cieszę się, że wskoczyłem i mam nadzieję, że jak najdłużej będę grał. No już na sam koniec. Mecz w Szczecinie prawdopodobnie też rozpoczniesz w wyjściowym składzie, bo jak trener powiedział, w ciągu dwóch meczów raczej Pawels nie wróci do bramki. Tak, no jestem już teraz, zaczynam pracę na mecz z Pogonią i będę się dalej starał. Ciężko pracował jeszcze ten dzień już do teraz, żeby te czyste konta mieć i z Pawelsem razem tego dokonywać i też z drużyną. Dzięki. Dziękuję bardzo. Radio Gol.